Witajcie, moi drodzy. Ten odcinek to powrót do korzeni. Wszystko dlatego, że znowu nagrywam za barem. Jak 10 lat temu, kiedy otwierałem ten kanał i kiedy nikt nie wiedział jeszcze, że YouTube będzie tak duży, jak jest dzisiaj. Jesteśmy w barze Republika Dzika przy ulicy Podgórnej w Poznaniu, a ja opowiem wam o tym, jakie jest 10 najlepszych butelek whisky single malt dla osób początkujących. Moi drodzy, w poprzednim odcinku mówiłem, jak jest, bardzo jasno wskazując, które whisky trzeba pić z kolą, a których z kolą można nie pić. Oczywiście nie spodobało się to wielu znawcom najwyższej próby, którzy ignorując fakt, że niektóre whisky stoją w sklepie za 5 dyszek i ciężko je wypić bez koli, pisali krótko: łopanie, jak ty taki burak jesteś, że chcesz pić z kolą, to ja wyłączę. Więc dzisiaj postanowiłem przeciwdziałać temu negatywnemu zjawisku i założyłem tweedową marynarkę w kolorze łososiowym, bo słyszałem kiedyś taki kawał, że prawdziwy facet to rozpoznaje tylko 3 kolory. Ładny, nieładny i łososiowy. Albo jakoś tak. W każdym razie, moi drodzy, wyglądam jak gość, który się zna. Będę mówić o single maltach, więc tych whisky szlachetnych. Coli nie będzie w ogóle. Mam nadzieję, że to się wam spodoba i zapraszam was na kolejny odcinek. Muszę jednak powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Jak wiecie, przynajmniej stali oglądający wiedzą, dlatego warto subskrybować, moje życie zawodowe jest dość złożone i choć nie wierzę w multitasking, muszę realizować niektóre zadania jednocześnie, symultanicznie. Tak jest też i tym razem, moi drodzy, wielkimi krokami już bardzo niedługo zbliża się nowy rozlew wódki ziemniaczanej z krainy podziemnej pomarańczy z Pyrogrodu. Jak wiecie, wódka, którą rozlewam, zawsze ma ręcznie podpisane etykiety, a butelek jest całkiem sporo. Zatem muszę podpisywać, a mój deadline to dzisiaj, bo jak wiadomo, każdy w korporacji wie, deadline jest najlepszą inspiracją, więc ja dobrze zainspirowany tym, że muszę skończyć. Do podpisania mam jeszcze około 300 etykiet, to jest sama końcówka, bo podpisałem tych etykiet już tyle. Skoro to jest 300, zastanawiam się, czy jesteście w stanie zgadnąć, ile etykiet stoi na stole i tym samym, ile będzie butelek w nowym rozlewie wódki. Piszcie mi w komentarzach, co myślicie. Uwaga, piszę. W porządku, moi drodzy, mamy to. Podpisanie wszystkich etykiet zajęło mi aż 18 godzin, ale jestem naprawdę zadowolony, również dlatego, że w końcu na etykiecie znalazł się ten właściwy opis sensoryczny, czyli nie otrząsa. Teraz, kiedy to zadanie mam już z głowy, przechodzę do następnej misji. Zajmijmy się maltami. Zanim przejdziemy do omawiania konkretnych flaszek, chciałbym powiedzieć jeszcze o kilku istotnych kwestiach. Przede wszystkim skupiłem się na maltach ogólnodostępnych. Ja wiem, że na wakacjach, festiwalu lub w barze można napić się jakiejś wyjątkowej edycji limitowanej, która, jeśli to degustowane jest w przyjemnym momencie, staje się wspaniałym wspomnieniem, którym oczywiście chcemy podzielić się z innymi. To bardzo dobrze, ale trzeba powiedzieć sobie jasno, jeśli inni ludzie nie mogą odtworzyć tego doświadczenia, jest im ono na nic. Wybrałem za te butelki, które realnie możecie kupić, możecie znaleźć w sklepach, możecie poddać degustacji i przez to możecie ocenić i dowiedzieć się, czy świat whisky typu single malt w ogóle jest dla was. Whisky słodowa to chyba, a w zasadzie nie chyba, na pewno najbardziej zróżnicowana kategoria trunków leżakowanych pod względem aromatyczno-smakowym na świecie. Nie ma sobie równych i uważam, że każdy aspirujący miłośnik tego trunku powinien poznać całe spektrum wrażeń, które whisky oferuje. Pozwólcie, że dziarsko się oprę i powiem o jeszcze jednej rzeczy, która jest dla mnie naprawdę ważna. Ten przegląd jest subiektywny. Oznacza to, że wynika on z moich doświadczeń własnych, które być może, a nawet na pewno są inne niż wasze. I nic z tym złego. Każdy z nas jest inny. Chciałbym jednak jasno powiedzieć, przez całą swoją karierę zawodową związaną z alkoholami leżakowanymi jestem praktykiem, a nie teoretykiem. Objeżdżam tę Polskę, degustuję z wami, prowadzę spotkania z whisky. Ostatnie Miller Tour prawie 400 osób. By the way, następny Miller Tour już w marcu. W skali globalnej w Polsce przez lata to tysiące osób, z którymi degustowałem. Robiłem to podając różne whisky o różnych profilach smakowych. Czasem takich, które przypadały do gustu, czasem takich, które nie, ale zawsze takich, które rozwijały. Pierwszy malt to reprezentant regionu Lowlands, a konkretnie miasta Glasgow. Już na wstępie chciałbym zdementować wszystkie plotki o tym, że wybrałem tę łychę jako numer 1, bo jest na literę A. Moi drodzy, nie jestem aż tak prostym gościem. Wybrałem ją na początek dlatego, bo jest dobra dla osób, które zaczynają.
Ochyntoszyn, bo o tej whisky mowa, to łagodny, słodki, delikatny malt, który podoba się osobom początkującym z uwagi na swój łagodny profil. A profil ten wynika z faktu, który jest dość niezwykły. Whisky ta tradycyjnie destylowana jest 3 razy, niczym whisky irlandzkie, co pokazuje doskonale już na samym wstępie, że świat whisky szkockich wcale nie jest zero-jedynkowy, wcale nie jest czarno-biały i są te różne obszary szarości. Jednym z takich obszarów szarości jest wymowa nazwy Ochyntoszyn. Każdy, kto był w Szkocji, mógł słyszeć ją właśnie pod tą nazwą Ochyntoszyn, jednak w oficjalnej polskiej komunikacji pojawia się nazwa Ochyntoszyn. Sprawa jest bardzo skomplikowana i rozjątrza wyjątkowo mocno internetowych Januszy Whisky, którzy nie będąc rodzimymi użytkownikami języka gaelickiego, bo w tym języku jest ta nazwa, nie znając dobrze fonetyki tego języka, używają polskich liter do tego, aby za darmo nauczać i poprawiać wszystkie w internecie. Osobę, która zaczyna, może wprowadzić to w zakłopotanie, a zupełnie niepotrzebnie. Galicki jest wybitnie niegrafofonemiczny, oznacza to, że jego pisownia jest całkowicie inna od wymowy. Występuje wiele mnogich wersji, które nigdy nie powinny być źródłem zakłopotania dla kogoś, kto zaczyna. Zatem, moi drodzy, choćbyście zapytali mnie, czy mam Ochyntoszyn, jeśli wiem, o którą whisky chodzi, polewamy, wznosimy toast i degustujemy. Ochyntoszyn reprezentuje region Lowlands. Destylarnia ta powstała w 1823 roku i ma moc przerobową sięgającą 2 milionów litrów rocznie. Należy ona do firmy Morrison Bowmore, czyli de facto do amerykańsko-japońskiego koncernu Beam Suntory. Tak to ci od Jim Beama. Whisky Ochyntoszyn kupić można z łatwością w wielu kanałach dystrybucji. Koszt butelki to około 140 zł. Whisky numer 2 to również reprezentant ogrodów Szkocji, czyli Lowlands, tym razem zlokalizowana jednak nieco bliżej Edynburga. Glenkinchy, bo o tej whisky mówię, to malt, który jest zbożowy, roślinny, odrobinę kwiatowy, z pewnością poszerza rozeznanie o profilu smakowym regionu Lowlands po Ochyntoszyn, jednocześnie wyraźnie odróżniając go przed następującymi dalej w tym przeglądzie Speysiderami, które pokażą nieco inny profil. I właśnie dlatego uznałem, że to ciekawa whisky dla osób, które z maltami zaczynają. Podsumujmy to. Glenkinchy to popularna destylarnia z regionu Lowlands, która powstała w 1837 roku i jej roczna moc produkcyjna to 2,5 miliona litrów. Glenkinchy należy do koncernu Diageo. Warto dodać, że oprócz wspomnianej już whisky Johnny Walker, koncern ten ma także zawrotną liczbę 28 destylarni whisky słodowej w Szkocji, które łącznie produkują w ciągu roku aż 115 milionów litrów whisky. Cena butelki whisky Glenkinchy to około 160 zł. Znasz już 2 molty i do tej pory wydałeś na nie 300 zł. Zmieniamy region i jedziemy do Speyside. Znajduje się tam około 50 destylarni whisky szkockiej, a ponieważ region ten nie jest bardzo duży, zagęszczenie gorzelni jest olbrzymie. Bez wątpienia najsławniejszą na świecie whisky, która pochodzi ze Speyside, jest Glenfiddich. Tę jednak poznaliśmy już w poprzednim przeglądzie whisky dla osób, które zaczynają przygodę z whisky ogólnie. W przypadku maltów nie wyobrażam sobie, aby mówiąc o Speyside, nie znać lokalnego giganta. Whisky, która może równać się rozmachem i rozmiarem ze stylarią Glenfiddich, a mowa oczywiście o whisky Glenlivet. Whisky ta jest słodka, cukrowa, owocowa, kwiatowa, bardzo przyjemna, łatwa do wypicia, z pewnością zainteresuje każdego miłośnika whisky, który po przygodzie z łagodniutkimi Lowlands ma ochotę na coś deserowego. Zobaczmy, jak wygląda podsumowanie destylarni Glenlivet i gdzie jesteśmy w tym przeglądzie. Glenlivet to destylarnia gigant o mocy przerobowej sięgającej ponad 10 milionów litrów rocznie. Jakby ktoś nie wiedział, to bardzo dużo. Wśród znanych destylarni w tej lidze grają wyłącznie Glenfiddich, którą znacie z poprzedniego przeglądu whisky dla początkujących, oraz Glenord. Glenlivet należy do koncernu Pernod Ricard, który jest właścicielem także innych znanych marek, jak na przykład Ballantine's czy Chivas Regal. Butelkę Glenlivet 12 kupisz za około 150 zł. Znasz już 3 molty i do tej pory wydałeś na nie 450 zł. Dobra, moi drodzy, odetchnijmy trochę, ile tak można gadać i gadać. W poprzednim odcinku chętnie wskazywałem, które whisky należy pić z kolą, a które z lodem. W przypadku moltów sprawa jest nieco prostsza. Powiem zupełnie szczerze, na tym poziomie wcale nie oburzałbym się za mocno, gdybyście napili się któregoś z tych moltów w szklance typu old fashion albo nawet z odrobiną lodu.
Nie ma jednak wątpliwości, że najbardziej tradycyjnym, ortodoksyjnym i poprawnym sposobem picia whisky schodowej jest picie jej w kieliszkach tulipanowych. I tak właśnie ja piję ją najchętniej, co zresztą doskonale wiedzą stali oglądający, którzy regularnie oglądają moje degustacje w nieco innym formacie niż ten tutaj nagrane, nieco wolniej, nieco dłużej, nieco bardziej szczegółowo. Moi drodzy, jestem bardzo dumny z faktu, że do degustacji wiele, wiele tysięcy osób w Polsce wykorzystuje Miller Nosing Glass, czyli kieliszki, które są ręcznie formowane w bardzo atrakcyjny wizualny sposób, pomagając wszystkim miłośnikom whisky w degustowaniu tego właśnie trunku. Zachęcam Was do tego, aby nimi się zainteresować. Znajdziecie link do kieliszków na dole. Będzie to nieopodal przycisku subskrybuj do wciśnięcia, którego Was zachęcam, a ja po tej krótkiej przerwie z Glenkinchie wracam do przeglądu moltów. No dobra, to skoro buszujemy już po Speyside, poznaliśmy wcześniej Glenfiddicha, a przed chwilą Glenlivet'a, nie sposób obyć się bez trzeciej, najpopularniejszej whisky ze Speyside dla osób początkujących, a jest nią oczywiście The Singleton. I tutaj sprawa jest po raz kolejny dość ciekawa, ponieważ The Singleton to nazwa, która nie reprezentuje żadnej destylarni. Pierwotnie w butelkach The Singleton znajdował się destylat z destylarni Ochrojsk. Obecnie destylat ten pochodzi z aż trzech destylarni. I ktoś mógłby teraz powiedzieć, panie, jak to? Przecież wszyscy mówią, że single malt musi być z jednej destylarni. I to jest prawda, ponieważ te trzy destylarnie rozlewane są do butelek The Singleton na zupełnie różne rynki. Zatem Singleton, którego kupiłem dzisiaj, pochodzi z rynku europejskiego, więc jest z destylarni Dufftown. The Singleton sprzedawany w Stanach pochodzi z destylarni Glendullan, podczas gdy The Singleton sprzedawany w Azji pochodzi z destylarni Glenorr. Jak widzicie, występuje tu pewna złożoność sytuacji, która po raz kolejny pokazuje, że aby świat whisky rozumieć, trzeba po prostu się nim interesować. The Singleton to whisky łagodna, roślinna, kwiatowa, słodka. Jest tutaj zawarty ten profil Speyside, który dla wielu osób, które zaczynają, jest po prostu przyjazny. Podsumujmy to. Na rynku europejskim The Singleton to whisky z destylarni Dufftown, która powstała w 1896 roku i szczyci się mocą przerobową na poziomie niespełna 6 milionów litrów. The Singleton należy do koncernu Diageo, który jest największym producentem alkoholi na świecie, a jego najsławniejszym produktem jest omawiany już wielokrotnie na moim kanale Blend Johnny Walker. Butelka whisky The Singleton 12 kosztuje około 130 zł. Znasz już 4 molty i do tej pory wydałeś na nie 580 zł. Niestety przegląd ten ma ograniczoną liczbę butelek, zatem musimy już kończyć przygodę ze Speyside. Ostatnim przedstawicielem tego regionu w przeglądzie będzie whisky pochodzące z destylarni Aberlour, zabutelkowana w wieku lat 12. Będzie to pierwsza łycha na naszej drodze, która wyraźniej smakować będzie sherry, ponieważ w leżakowania w takich właśnie beczkach po andaluzyjskim winie wzmacnianym słynie. Pojawią się tutaj zatem aromaty konfitur, rodzynek, być może nawet skóry i trochę ziemistości. Będzie to z pewnością coś zupełnie nowego, pojawi się duża intensywność smaku i bez wątpienia jest to krok do przodu. Podsumujmy, co słychać w destylarni Aberlour. 12-letnia Aberlour to popularna whisky z regionu Speyside. Destylarnia Aberlour powstała w roku 1826 i produkuje rocznie 4 miliony litrów. Właścicielem Aberlour jest firma Chivas Bros, która należy do koncernu Pernod Ricard, czyli tych od znanych już Wam Ballantine'sa i Glenlivet. Pernod Ricard produkuje rocznie około 70 milionów litrów whisky. Cena butelki Aberlour 12-letniej to około 170 zł. Znasz już 5 moltów i do tej pory wydałeś na nie 740 zł. A skoro zahaczyliśmy już o świat sherry i win wzmacnianych, to teraz świeżak słuchaj, bo tłumaczę Ci, gdzie jest Twoje miejsce w szeregu. Po pierwsze, sherry nie pisze się cherry. Po drugie, to z wiśniami, choć ta błędna nazwa tak sugeruje, nie ma nic wspólnego, więc jeśli wyobrażałeś sobie do tej pory bulgoczącą butlę z wiśniami w piwnicy Twojego dziadka, to przestań. No i po trzecie, musimy być ze sobą szczerzy. Moi drodzy, w tym przeglądzie rozmawiamy o moltach dla osób początkujących. Te molty, które emanują sherry, tak naprawdę dopiero pokazują początek tego świata. Z tak zwanymi sherry bombs, czyli whisky mocno nacechowanymi sherry, które leżakowały w beczkach z pierwszego wypełnienia, na razie na tym poziomie budżetowym nie możemy się spotkać. Przykro mi, nie można tutaj próbować zgrywać eksperta. Mam jednak jedno pocieszenie. Moi drodzy, jest promyk nadziei. Jeśli widzieliście gdzieś w necie tego gościa, co pił Grand Sasherry Cask Finish i myślał, że się zna, to wy już teraz
poznawszy Aberlour i za chwilę poznacie Glendronacha, znacie się znacznie lepiej. Speyside już za nami, a ja witam was w Highlands i zapraszam na whisky, której nazwę już wspomniałem. Oczywiście jest to Glendronach 12. Spotkaliśmy się już z Singletonem od Johnego Walkera. Spotkaliśmy się z Aberlour od Ballantine'sa. Czas zatem na Glendronacha od Jacka Danielsa. Jak widzicie, struktura własności w przemyśle gorzelniczym w Szkocji jest dość złożona i tak to już jest, że duże korporacje posiadają całe portfolia marek i czasem nie wiadomo nawet, że marki te są ze sobą powiązane. Moi drodzy, Glendronach 12 to whisky, która również łączy się ze Sherry w taki sposób, jaki opisałem przed chwilą. Jest świetnym wstępem do wiedzy o whisky finiszowanych lub leżakowanych w beczkach innych niż beczki po Bourbonie. Będzie to zatem pozycja ciekawa, również owocowo, konfiturowo, czekoladowa. Mam nadzieję, że interesująca. Podsumujmy naszą wiedzę o destylarni Glendronach. 12-letnia Glendronach to popularna whisky z regionu Highlands. Destylarnia Glendronach powstała w 1826 roku i należy do koncernu Brown-Forman, czyli właściciela marki Jack Daniels. Jej roczna moc produkcyjna to niespełna 1,5 miliona litrów. Cena butelki to około 170 zł. Znasz już 6 moltów i do tej pory wydałeś na nie 920 zł. Bujamy się po Highlands, czyli po górzu. Ten region jest znacznie bardziej zróżnicowany niż Speyside, a my odwiedzimy teraz destylarnię, która rozlewa swoją whisky do butelek dekorowanych w bardzo charakterystyczny sposób. Jak zwykłem mawiać, nikt nie chce być jeleniem, ale każdy lubi butelkę z jeleniem i dlatego Dalmore, 12 i inne to tak popularne whisky. Moi drodzy, ta whisky z Highlands będzie miała w sobie trochę rodzynek, trochę orzechów, trochę suszonych owoców i na pewno bardzo dużą intensywność smaku. W tym miejscu nauczymy się też pewne nowe rzeczy. Po raz kolejny, nie ma się co oszukiwać. Moi drodzy, tak to już jest, że kiedy do butelki przyklejony srebrny, choć plastikowy, piękny, dwunastorogowy, nie wiem jak nazywa się po polsku, taki 12 pointer, być może dwunastak, jeleń, to niestety, ale będzie to whisky troszeczkę droższa. Jednak, cóż tam parę złotych, kiedy z półki spogląda na nas flaszka tak monumentalna. Moi drodzy, podsumujmy te destylarnie. Dalmore w wersji 12-letniej to popularna whisky z regionu Highlands. Destylarnia ta powstała w 1839 roku i należy do firmy Wyatt McKay. Jej roczna moc produkcyjna to ponad 4 miliony litrów. Cena butelki to około 200 zł. Znasz już 7 moltów i do tej pory wydałeś na nie 1120 zł. Highlands to region, w którym znajduje się mniej więcej tyle samo destylarni co w Speyside, jednak z uwagi na jego rozmiar, rozstrzał smakowy tych whisky jest znacznie większy. Poznaliśmy już Glendronacha i Dalmora. Nie wyobrażam sobie regionu Highlands bez wycieczki nieco dalej na północ i bez spotkania z Old Pulteney, czyli whisky, która pieszczotliwie nazywana jest pultaczem. Whisky ta będzie nieco lżejsza, zbożowa, może trochę cytrusowa i uwaga, miłośnicy whisky cały czas debatują na temat tego, czy czuć tutaj słoną wodę, czy nie. Wy również możecie sprawdzić, spotykając się z whisky Old Pulteney w wersji lat 12. Podsumujmy tę destylarnię. Old Pulteney w wersji 12-letniej to popularna whisky z regionu Highlands. Destylarnia Old Pulteney powstała w 1826 roku i należy do Inverhouse Distillers. Jej roczna moc produkcyjna to ponad 1,5 miliona litrów. Cena butelki to około 200 zł. Znasz już 8 moltów i do tej pory wydałeś na nie 1320 zł. Wiem z doświadczenia, że opowieści o tak wielu i tak zróżnicowanych aromatach mogą przyprawiać o zawrót głowy. Gdybyście chcieli rozwinąć swoją wiedzę o rozpoznawaniu i nazywaniu aromatów w sposób nieco bardziej usystematyzowany i profesjonalny, zachęcam was do tego, aby zapoznać się z zestawami aromatów Aroma Academy. To są zestawy aromatów, które również oferuję swoim subskrybentom. Jest tutaj taki zestaw 24 aromatów. Akurat chwyciłem aromat owocowy, ale może pojawić się także aromat medyczny, może pojawić się także aromat różany, może pojawić się także aromat na przykład maślany, popularny na degustacjach w ostatnim Miller Tour, a także zestaw taki wyposażony jest w piękną instrukcję, która tłumaczy, jak działa nos i jak go dobrze używać. Jeśli ten temat wydaje się wam interesujący, zachęcam was do tego, aby z takimi zestawami się zapoznać. Link jak zwykle znajdziecie pod wideo. No i przy okazji możecie subskrybować, aby o świecie whisky dowiedzieć się jeszcze więcej. Po degustacji Old Pulteney, czyli pultacza,
opuszczamy Highlands i udajemy się do regionu nieco mniej popularnego. To Campbelltown, czyli region, w którym znajdują się zaledwie 3 destylarnie, a bez wątpienia najbardziej renomowaną z nich jest destylarnia Springbank. I tutaj muszę powiedzieć zupełnie szczerze, miałem wątpliwości, czy uwzględnić tę whisky. Ona jest w pewnym sensie rodzynkiem w cieście tego przeglądu, ponieważ jest to whisky, która cały czas znajduje się w rękach prywatnych. Jest to whisky, która produkowana jest metodami bardzo tradycyjnymi i przez to oczywiście, jak zwykle w świecie whisky, jest nieco droższa. Jest to także whisky, która nie jest aż tak przymilna, jak niektóre pokazane wcześniej. Będzie zbożowa, będzie trochę dymna, będzie na pewno owocowa, będzie bardzo interesująca i będzie także doskonałym przedśpiewem do tego, aby rzucić się w to, na co czeka wielu w komentarzach, aby rzucić się w świat whisky dymnych. Moi drodzy, podsumujmy sobie Springbanka. Springbank w wersji 10-letniej to popularna whisky z regionu Campbelltown. Destylarnia powstała w 1828 roku i należy do firmy J&A Mitchell, która jest także właścicielem destylarni Glengyle oraz słynnego niezależnego butlera Cadenheads. Jej roczna moc produkcyjna to niespełna 750 tysięcy litrów. Cena butelki to około 220 zł. Znasz już 9 moltów i do tej pory wydałeś na nie 1540 zł. Dym dopiero teraz i to na końcu. Pod odcinkiem o whisky dla osób początkujących żółtodziobów świeżaków naszych. Najczęstszym komentarzem było: Panie, a gdzie Ayla? La Gavolina daj świeżakowi, niech mu się jezior na lewą stronę wykręci. No i rzeczywiście dużo osób, które już whisky dymne znają, bardzo pragną się dzielić tym kontrowersyjnym smakiem z innymi, obserwując to, jak bardzo on jest wstrząsający. No ale moi drodzy, z mojego doświadczenia wynika, że wymiar edukacyjny podania whisky dymnej na samym początku po prostu jest nikły. I ja wiem, że są na świecie osoby, które jaką pierwszą whisky w życiu, a przynajmniej deklaratywnie w komentarzu na YouTubku, wypiły Lafroiga, wypiły Artbega, wypiły Lagavulina i tak dalej. I co? No i w sumie nic, bo przełknąć można wszystko. Niektórych z pewnością nawet to nie zraziło, a być może nawet zachęciło. Smoła, asfalt, papa, dym i lizol, trochę szpitala, odrobina apteki, wodorostów. Tak to już na Ayli jest i korci to wielomięśników whisky, choć ja osobiście uważam, że nie należy przesadzać na samym początku. Moi drodzy, w tym miejscu tego odcinka nie mogę odmówić sobie tego, aby przypomnieć wam, że już niedługo na moim kanale Szkocki Sezon, kilkanaście odcinków nakręconych w dużej części właśnie na Ayli. Wejdziemy tam, gdzie turyści nie mogą. Pokażemy to, czego wcześniej w internecie nie widziano. I dlatego warto, abyście subskrybowali mój kanał już teraz po to, aby nie przegapić, co jeszcze można przypieczętować wciśnięciem dzwoneczka. A ja specjalnie dla was puszczam intro do szkockiego sezonu. Leci! Jesteśmy już na Ayli, a konkretnie to w miejscowości, w której już raz byliśmy w odcinku, w którym żeglowałem po Morzu Hebryckim, odwiedzając różne destylarnie whisky. To Port Askaik, a w Port Askaik znajduje się destylarnia Tulila. Destylarnia ta słynie z tego, że produkuje whisky dymną również na potrzeby blendu Johnny Walker. Według mnie to bardzo dobra whisky, aby zacząć przygodę z trunkami dymnymi, ponieważ jest ona wyraźnie dymna, ale jednak nie tak bardzo dymna, aby poskręcać i pościągać język, wyłączając go na czas dłuższy z możliwości używania degustacyjnego. Moi drodzy, Kalila będzie moim zdaniem złotym środkiem, wyraźnie zatorfiona, ale nie masakrująca, mówiąc kolokwialnie. Uważam, że dobre miejsce do tego, aby zacząć i być może, tylko być może, w moim odczuciu dzieje się tak w przypadku 1/3 degustujących, zachęci ona was do tego, aby rzucić się w wir świata dymnych potworów, które to swoją dymnością sprawiają, że mózg staje. Tymczasem, moi drodzy, przegląd whisky słodowych dla osób początkujących jest już za nami. Podsumujmy to wszystko, zobaczmy ile jak dotąd wydaliśmy. 12-letnia Kylila to znana whisky z wyspy Ayla. Destylarnia powstała w 1828 roku i podobnie jak prawie 30 innych destylarni whisky w Szkocji należy do Diageo.
Jej roczna moc produkcyjna to niespełna 6,5 miliona litrów. Cena butelki to około 180 zł. Gratulacje! Znasz już 10 moltów i wydałeś na nie 1720 zł. Moi drodzy, serdecznie dziękuję za Waszą uwagę i czas. Mam nadzieję, że ten odcinek wniósł dla Was wartość i doprowadził do tego, co dla mnie najważniejsze, do rozwoju, że po prostu wiecie więcej. Jeśli tak, pamiętajcie o tym, aby pod wideo subskrybować mój kanał po to, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Tymczasem zachęcam Was do tego, abyście znaleźli mnie na fejsie i na insta, gdzie zobaczyć możecie kuluary mojego życia zawodowego. Koniecznie dołączcie także do grupy Klika Dzika, gdzie dzikie sarenki codziennie dyskutują o stylu życia współczesnego faceta, nie tylko whisky. Tymczasem żegnam się z Wami klasycznie WDDZ, czyli wielkie dzięki i do zobaczenia!